serdecznie. Cieszę się, że tak licznie przybyliście na ten turniej, który po raz pierwszy tutaj przy pomocy pana Tadeusza Kłosiąka i pana Janusza Trusiewicza pan poseł może zorganizować. Cieszymy się bardzo, że możemy to właśnie dla młodzieży wskowskiej taki turniej przy pomocy też ojców franciszkanów. Dziękujemy im bardzo serdecznie też za tą salę, ale to już pan Tadeusz wszystko powiedział. Życzymy miłej atmosfery, dobrej rywalizacji. Wszyscy jesteście państwo zwycięzcami. Więc turniej szachowy został zorganizowany dla dzieci i to są dzieci w wieku od 5 praktycznie do 19 lat. Jest to turniej szachowy otwarty, dlatego gościmy tutaj zawodników ze Wschowy, z Głogowa, z Włoszakowic, Leszna, Rawicza. Pomysłodawcą tego turnieju z okazji 66. rocznicy wyzwolenia Wschowy, ponieważ Wschowa od drugiego rozbioru do zakończenia II wojny, czyli do 1 lutego była poza terytorium Rzeczpospolitej, wróciła na stałe, myślę, już do Polski. Już, aby uczcić ten powrót Wschowy do macierzy, został zorganizowany dla dzieci turniej. Pomysłodawcą był pan Marek Ast, a do tego, żeby ten turniej się odbył, zaangażowało się kilka osób, między innymi Klasztor Ojców Franciszkanów wyraził zgodę, żeby w tym pięknym obiekcie tutaj mógł ten turniej dla dzieci się odbyć. Również tu należy podziękować dla działu promocji miasta przy Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, który wykonał plakaty, dyplomy. Pierwsze miejsce zdobył Mikołaj Tomczak. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze, żeby sobie na drogę, tak? No i mamy teraz najmłodszego zawodnika klubu szachowego, hetman Wschowa, ale ogólnie on jest w ogóle najmłodszym zawodnikiem całego turnieju. To jest Szymon Dobry. Dzisiejszy turniej to znakomita inicjatywa Tadeusza Kołosionka. On mnie zachęcił do tego, aby też w tym turnieju wziąć udział, no nie w roli oczywiście uczestnika, ale fundatora nagrody, czy też i współorganizatora. Bez sponsorów też ten turniej dzisiejszy by się nie odbył, a sponsorowali pan Papierowski, pan Leszek Piechota, pan Andrzej Szmania, pan Ławrynowicz, pan Jasek, państwo Drgas, czyli liczna grupa wschowskich przedsiębiorców. No, dzięki temu były możliwe i nagrody pieniężne, i nagrody rzeczowe. Natomiast rzeczywiście takie turnieje pewnie powinny się we Wschowie odbywać częściej. Ja myślę, że ten wejdzie do wschowskiego kalendarza imprez szachowych i co roku taki turniej o Puchar Posła będzie się mógł odbywać właśnie dla najmłodszych, no bo to jest jakby oczywiste, szachy rozwijają, rozwijają logiczne myślenie, myślenie strategiczne. Ja dzisiaj mówiłem, że to jest dziedzina, która też nie jest taka odległa od polityki. Też niektórzy politycy czynnie grają w turniejach szachowych. No, wymienię chociażby Andrzeja Derę. Ja, tak jak byłem taki malutki, jak tutaj ci niektórzy dzisiejsi uczestnicy, wówczas grałem w szachy, ale nie starczyło mi cierpliwości, aby no, w tej dziedzinę dalej się rozwijać. Bardzo, bardzo żałuję, ale od czasu do czasu jeszcze i dzisiaj też w szachy zagram.